Cześć i czołem, drodzy widzowie, witam w nowym 2019 roku. Dziś opowiem wam o temacie, przy którym na pewno się uśmiejecie, ale problem jest poważny, wręcz bym powiedział śmiertelny. Dziś trochę wam opowiem o tym, dlaczego na drewnianą latrynę mówimy sławojka, troszkę także o zwyczajach defekacyjnych naszych przodków i ogólnie dlaczego te tematy są bardzo poważnym problemem cywilizacyjnym. Serdecznie zapraszam. Dawno, dawno temu, kiedy ludzkość była jednym wielkim ludem wędrownym, problemy z nieczystościami nie były takie poważne. Najzwyczajniej w świecie, jak ktoś miał potrzebę, szedł za krzaczek, robił swoje, a jeśli w okolicy obozowiska myśliwych, na przykład, zrobiło się trochę zbyt brudno, to zawsze mogli rozebrać swoje szałasy i przenieść się w nowe miejsce. Lecz kiedy człowiek zaczął uprawiać trybosiadły, hodować zwierzęta, uprawiać role, stawiać domy, to się okazało, że Problem odprowadzania nieczystości jest dość istotny. Najprostszą metodą radzenia sobie z tym było wykopanie gdzieś niedaleko dołka, no i kiedy dołek się zapełnił, to się go zakopywało i kawałek dalej robiło następny. I tak większość ludzi na obszarach wiejskich radziła sobie przez tysiące lat. Ale cywilizacja przyniosła zupełnie nowy wynalazek miasta ciasno zabudowaną przestrzeń, wypełnioną ludźmi, gdzie brakowało miejsc, gdzie można byłoby w spokoju załatwić swoje potrzeby. I jeszcze jakoś się efektów tych potrzeb pozbyć. Całkiem nieźle radzili sobie z tym starożytni Rzymianie. Budowali akwedukty, doprowadzali bieżącą wodę, powiedzmy czystą, bo jak coś płynie ołowianymi rurami, to nie może być za zdrowe i za czyste, no ale na pewno czystszą od tej, która jest w rzekach. Wtedy mieli toalety podobne do tych, jakie zaczęto budować mniej więcej 4,5 tysiąca lat temu na pograniczu indyjsko-pakistańskim, czyli takie jak znamy dziś. Siadacie, otwór, robicie swoje. Jak skończycie, wiadomo wtedy nie mieli dolnopłuków ani muszli klozetowych, więc po prostu wiaderko z wodą, chlust, no i problem spływał do ścieku, no a ściekiem wtedy zazwyczaj była najbliższa rzeka. Wyobraźcie sobie, jak wyglądał Tybr płynący w tamtych czasach przez środek Rzymu. No ale jako tako nieczystości były odprowadzane na bieżąco. Jednakże Rzym upadł, a razem z imperium zaginęła starożytna technika budowy akweduktów. I kiedy nadeszły wieki ciemne, zwane też średniowieczem, to sytuacja się trochę pogorszyła. Miasta dalej były ciasne, ale był jeszcze większy problem z usuwaniem nieczystości. I na pewno nie jeden z Was czytał albo słyszał o tym, jak na ulicach, oprócz środkowej części, gdzie była powiedzmy jezdnia, po bokach były tak zwane rynsztoki, czyli było obniżenie, były dwa rowy, nad którymi się przechodziło po deskach, i w teorii, jak popadał deszcz, to on miał z tych rowów wyrzucać nieczystości poza miasto, czyli zazwyczaj też do najbliższej rzeki. W praktyce jednak ulice średniowiecznych miast bardzo szybko zabagniały się, i wyobraźcie sobie, że nie było żadnych służb sanitarnych, nikt tego nie sprzątał, więc ludzie no, załatwiali po prostu się tam, gdzie akurat ich przycisnęło. Co pan! A sram, jak pani pies. Wypróżnianie się w miejscach publicznych przestało być postrzegane jako coś gorszącego. Więc w średniowiecznym mieście mogliście zobaczyć taki widoczek drewniane, ka drewniane budynki, kamienice Ktoś z okna, z pierwszego piętra, z jakiegoś wiaderka albo innego naczynia wylewa nieczystości, które przez noc mu się nagromadziły, wlewa je na ulicę. Jak macie pecha, to możecie się tym oberwać w łeb. A tam na dole w tym rynsztoku, w którym jest płoto, yy, kał, mocz, yy, resztki jedzenia, resztki martwych zwierząt i cała masa innych rzeczy. To wszystko gnije, śmierdzi. No, i jest idealnym środowiskiem do rozwoju bakterii. No i na to mógł wejść jakiś bosonogi obywatel, którego akurat przycisnęło i dołożył coś od siebie. Oczywiście robiono też latryny, gdzie w podwórkach kamienicko pano dołki, ale wtedy jeszcze zazwyczaj nie wprowadzano żadnej formy odprowadzania, po prostu robiono dołek i no co wpadło do dołka, to tam już zostawało. I najgorsze, co się mogło przydarzyć w średniowiecznym mieście, to kiedy na ten cały syf weszła powódź. To wtedy wszystko się podnosiło, wzbierało, i nawet jak powódź przeszła, to zwykle po niej przychodziła zaraza. No bo wyobraźcie sobie te wszystkie bakterie. Ogólnie przez następne kilkaset lat, przynajmniej w Europie, jeśli chodzi o jakiekolwiek powiązanie faktów czyli brud, ekstrementy i inne syfy ze zdrowiem szło to dość słabo. No ale jak zwykli obywatele mieli w tamtych czasach dbać o własną higienę i o zdrowie, jak wielcy możni tamtego świata, jak na przykład francuska arystokracja, wypróżniali się do kominków w salach balowych, a kiedy byli brudni i śmierdzieli, zamiast się umyć, to polewali się tak długo perfumami, aż przestali czuć odór własnego potu. Ale w XVIII wieku już zaczęto kojarzyć te dwa fakty, że jak się żyje w środowisku, w którym non stop jest brud, yy, różne produkty ludzkiego organizmu, inne syfy, to jest to związane z chorowaniem. I w XVIII wieku coraz częściej zaczęto stosować patent, który był już znany wcześniej, polegający na tym, żeby budować latryny, ale w tych latrynach nie walczyć do dołka z piachem, tylko wstawiać w środek chociaż drewnianą beczkę. Jak beczka się napełniła, to ściągało się specjalistów, poprzedników współczesnych szambonurków, oni tą beczkę wyciągali i wywozili to za miasto, no, zazwyczaj do najbliższej rzeki, no ale powiedzmy, był to jakiś postęp. Równolegle do stawiania drewnianych latryn trwały prace nad stworzeniem łazienki bardziej podobnej do tego, co znamy ze współczesności. Pod koniec XVI wieku pewien Anglik, John Harrington, skonstruował pierwszą muszlę klozetową. Było to jak na tamte czasy super nowoczesne ustrojstwo, które umożliwiało natychmiastowe pozbycie się nieczystości po dokonaniu aktu defekacji, ale miało jedną wadę. Zrobił zwykłą, pionową rurę prowadzącą prosto do ścieków. Nie było nic co zabezpieczałoby osobę siedzącą na muszli przed tym co znajdowało się w rurach. A w rurach był syf. Więc z muszli klozetowej okrutnie cuchnęło. Dopiero 160 lat później pewien zegarmistrz wymyślił genialny wynalazek kolanko. Bardzo proste ustrojstwo, które wypełniało się wodą i które dzięki temu blokowało przenikanie jakichkolwiek wyziewów z rury do ubikacji. I tak w XIX wieku nowoczesne, takie współczesne muszle klozetowe stały się coraz bardziej popularne, lecz wciąż był to dość kosztowny wydatek. Jednakże w drugiej połowie XX wieku większość narodów na świecie przyjęła, że do tego dążymy i że jest to standard. Który celujemy. Było to bardzo ważne na etapie rozwoju każdego kraju, każdego państwa, o tym się oczywiście za bardzo nie mówi, no bo nie ma się za bardzo co chwalić, że nasi mieszkańcy wreszcie korzystają z toalety siedzącej, a nie z wygódki za stodołą. Ale fakt faktem, jeszcze w XX wieku, i to w krajach europejskich, nie gdzieś w Afryce czy w Azji, gdzie te problemy trwają do dziś, ale nawet na naszym podwórku przez wiele lat ta sytuacja była bardzo tragiczna. Oddamy teraz głos. Świadkowi, przeczytam wam kawałek książki Lucjana Rudnickiego pod tytułem Stare i Nowe. Rzecz dzieje się na przełomie XIX i XX wieku w miasteczku Sulujęów w centralnej Polsce. I cóż on tutaj pisze, jeśli chodzi o pewne zwyczaje defekacyjne naszych rodaków? Chodzi o to, że chłopców w owym czasie do jakiegoś piątego roku życia ubierano tak samo jak dziewczynki w spódniczki bez żadnego podkładu. Kto robił inaczej, narażał się na drwiny całego miasteczka. Słyszała kuma, kozłowska swego Kazia w majteczki ustroiła, a jakże Ano, wielka pani, stać ją na to, żeby dziecko przez nogawkę bejało. Spódniczka na krótkiej koszuli, a latem i bez tego, to wielka oszczędność czasu i fatygi matki. Na ogół zdrowe dziecko załatwiało się na podłodze w mieszkaniu albo latem na ulicy przed domem, dość porządnie, na stojąco. Jeśli Ci coś zatrzymało na barhanie, to raźnie wysychało albo też wycierała matka gałganem, słomą, trawą, co było pod ręką, i po wymierzeniu uświęconego zwyczajem klapsa w pośladek pozostawiała sprawę dalszemu naturalnemu biegowi. Przejdziemy do następnego fragmentu, który będzie równie genialny. Yy. Zimą zabawa odbywała się w izbie między paleniskiem kuchennym obstawionym jedzeniem dla świń a łóżkiem babki. Latem bawiono się na ulicy, bo środek ciasnego podwórza zajmowało gnojowisko, a po bokach było jeszcze gorzej, jeśli świnie nie dokonały ascenizacji. Sławojki ministerialne dawały okazję do licznych dowcipów i satyrycznych uwag. Jeśli idzie o nasze miasteczka i większe osiedla wiejskie, drwiny nie były na miejscu. Inna rzecz, że większość sławojek wykonana niedbale szerzyła gorszą jeszcze zarazę. Niemniej jednak zapoczątkowały one nową erę. Sulejów pod tym względem trwał upoczywie w, uporczywie w konserwatyzmie, aż do rewolucji Sławoja. Sąsiad sąsiadowi chodził z serenadą pod okap i nikt sobie tego nie brał ani za szkodę, ani za obrazę. Czasem z najrozmaicznych względów wygodniej było wybiec w obrzynkach lub na bosaka pod zaciemniony okap sąsiada niż na własny zabłocony dziedziniec. Oczywiście komornicy, a zwłaszcza rzemieślnicy żydowscy nie bytowali sobie tak swobodnie jak obywatele posesjanci. Ci obierali sobie neutralny zakątek na ziemi niczyjej, pod osłoną jakiegoś zwaliska, albo po prostu obsługiwali bakteriologicznie pilice. Było to makabrycznie niehigieniczne, i dopiero wspomniana przez Lucjana Rudnickiego rewolucja sławoja, wprowadziła nas, jeśli chodzi o higienę. W prawdziwy XX wiek. Felicjan Sławoj składkowski był z wykształcenia lekarzem. Walczył o niepodległość Polski, był żołnierzem legionów, był wielkim zwolennikiem marszałka Piłsudskiego. Słynął z tego, że facet był bardzo dokładny, wręcz byśmy powiedzieli pedantyczny, ale nie grzeszył inteligencją. Tak się złożyło politycznie, że po przewrocie majowym marszałek Piłsudski mianował go ministrem spraw wewnętrznych, a że Sławoj nie miał zbyt wielkich ambicji politycznych, to skupił się na tym, na czym się znał. Było to oczywiście powodem wielu docinek i niewybrednych żartów, ale jako że był lekarzem, to poczuł się bardzo dotknięty sytuacją higieniczną na wsi. Dlatego zaczął wydawać konkretne rozporządzenia zmuszające ludzi do budowania na każdej działce drewnianych latryn. One były wcześniej budowane, podobnie jak mówiłem o XVIII wieku w wersji, gdzie stawiano w środek beczkę, ale wywóz nieczystości, bo wtedy już nie wywożono ich raczej do rzeki, a przynajmniej było to zakazane, stał się kosztowny. Trzeba było zadzwonić po specjalistę, on musiał przyjechać wozem, trzeba było beczkę z całym smrodem wyjąć, beczka czasem przeciekała, trzeba było ją wymieniać, więc wielu chłopów albo kopało Dół i że tak powiem, no, waliło w piach. Jak się dół zapełnił, to przesuwali tylko budkę, albo zostawiali jedną i tą samą beczkę, tylko z dziurą na dole, żeby regularnie samo z niej ubywało, albo też nawet jak wyciągali beczkę, to nie trudzili się dzwonieniem, wzywaniem specjalisty, tylko wylewali to albo za stodołą, albo wręcz prosto na podwórko. A w takiego typu latrynie, szczególnie jak popadał deszcz, jak to wszystko zaczęło się przelewać i uciekać to bardzo często to przenikało do, grunt, do wód gruntowych i powodowało zatrucie studni. No a z tego już prosta droga do tego, żeby złapać choróbsko i umrzeć w męczarniach. Sławoj Składkowski podszedł do sprawy śmiertelnie poważnie. Wydał odpowiednie rozporządzenia i zaangażował cały aparat urzędniczy do wykonywania kontroli na wsiach. Bardzo szybko zauważył, że cwani chłopi nie będą w żaden sposób zabezpieczać dna takiej wygódki, więc wydano rozporządzenie, że kible mają być wybetonowane. I jako, że były to dodatkowe koszty dla ówczesnych gospodarzy w czasach wielkiego kryzysu, często bardzo wielkie nakłady, które uważali za absolutnie zbędne, bo przez dziada, pradziada chodzili, przepraszam za wyrażenie, srać za stodołę, no to Sławoj stał się obiektem złośliwych żartów, kpin, no i ogółem pośmiewiskiem. Jest taki świetny żart z epoki, że Sławość Składkowski gdzieś tam będąc z wizytą gospodarską, razem z komisją wszedł na podwórko do chłopa z zaskoczenia. Wchodzą na podwórko, a tam stoi kibelek, ale zamknięty na kłódkę. No to lekarz woła chłopa przed oblicze premiera i pytają go: Panie gospodarzu, a dlaczegoż u was toaleta zamknięta? A on pada: panie? Bo te dziecioki to chodzą teraz do szkoły, mi się wełbach poprzewracało. I no nie chcą już chodzić srać za stodołę, tylko w wychodkach im się zachciewa walić. A przecież wychodek musi być czysty na wizytę szanownej komisji. No i tak sobie z niego używali, śmiano się z faceta, ale wbrew pozorom, choć nie jest to najwybitniejsza postać obozu sanacyjnego, to biorąc pod uwagę, w jakim stanie Polska była po 1918 roku, wszyscy się skupiają na tych wielkich problemach, że y, zniszczony kraj, zniszczona gospodarka, wojna polsko-bolszewicka, ale ludzie zapominają o tych rzeczach drobnych, o analfabetyzmie, o tym, że ludziom brakowało ubrań, że szerzyła się prostytucja i właśnie o tym, że ludzie nie dbali o swoją higienę. To były drobne, ale bardzo bolesne sprawy, które ściągały na tych ludzi wykluczenia, a często też śmierć od chorób. I jednym z największych osiągnięć drugiej Rzeczpospolitej było to, że następnemu pokoleniu w szkołach wbito do łba, jak higienicznie i kulturalnie załatwić swoje potrzeby. Ogólnie w tamtym czasie w szkołach uczono różnych rzeczy, z których niektórzy konserwatyści się wyśmiewali, jak na przykład spółdzielczości. Co dzisiaj pewno nazwane by zostało lewactwem, ale nie zmienia to faktu, że jak na tamte czasy była to prawdziwa rewolucja. I nawet kiedy rząd II RP upadł, była wojna i po wojnie nastał PRL, to choć Komuna się tym nie chwaliła, to jeśli chodzi o kwestie walki o sanitariaty, to dzielnie kontynuowano linię wyznaczoną w II Rzeczpospolitej przez premiera Sławoja. ale z biegiem lat ludzie dostali do rąk zupełnie nowe narzędzia, bieżącą wodę, kanalizację oraz szamba, budkę służącą do załatwiania tego typu potrzeb i tak możemy wciąż spotkać w popularnej postaci niebieskiego tojtoja z białym daszkiem. On za to wyewoluował z podobnej formy, mianowicie przez setki lat istniało coś takiego jak Toaleta przenośna, wszelkie formy nocników, i innych wynalazków, które były dostępne tylko dla najbardziej zamożnych ludzi, żeby w trakcie podróży mogli w kulturalny i bezpieczny sposób się wypróżnić. Ale dopiero I wojna światowa uświadomiła wojskowym, że potrzebują zupełnie nowych, bardziej wydajnych rozwiązań. Wiecie mniej więcej, jak wyglądał front zachodni: Morze Błota, tysiące kilometrów okopów, naprzeciw siebie wielomilionowe armie. Każdego dnia tam walczą, giną, ale też muszą spać, jeść, no i się wypróżniać. Katastrofa sanitarna na froncie zachodnim była tak gigantyczna, że większe było ryzyko, że umrzecie w wyniku choroby, z którą wiąże się jakaś forma krwawej biegunki, niż zabije was kula karabinowa. Także problem był bardzo poważny. Yy, usuwanie tego, wywożenie, pozbywanie się było praktycznie niemożliwe na bieżąco. A to powodowało, że większość żołnierzy z walki wyeliminowały choroby, zanim zrobiła to artyleria albo gaz. Dlatego zaczęto pracować nad wdrożeniem rozwiązań, które w tego typu sytuacjach umożliwią bardziej sprawne usuwanie odchodów. I w czasie II wojny światowej zaczęły się pojawiać pierwsze przenośne toalety w ograniczonym stopniu na ziemi, ale przede wszystkim opracowywano je dla lotników latających w bombowcach. Z oczywistych względów ówcześni piloci i załogi bombowców woleli po prostu nad Niemcy na nalot lecieć nadczo niż ryzykować jakiekolwiek próby wypróżniania się na ten wątły nocnik zamocowany w środku B-17, którym targają wiatry kilka tysięcy metrów nad ziemią. Wtedy też narodził się dość spektakularny sposób usuwania nieczystości, który niektórzy z nas znają, szczególnie nasi żołnierze, którzy byli na misjach. Widzieliście pewno chociaż raz w życiu, jak Amerykanie, kolokwialnie mówiąc, palą gówno. Czyli mają budkę, w budce jest zasobnik, zasobnik się wyciąga, zalewa odpowiednią cieczą i to się najzwyczajniej w świecie wypala. Jeśli uważacie, że... To jest mało istotne, albo że to jest głupie, albo że mm, dzieło Sławoja Składkowskiego nie jest wcale tak warte uwagi. To spójrzcie na kraje współczesne, takie jak Pakistan oraz Indie. Kraje, którym widocznie zabrakło ich Sławoja Składkowskiego. Unicef w Indiach wpompował gigantyczne ilości pieniędzy po to, żeby Hindusów przekonać do korzystania, do budowania i używania toalet. Na pewno każdy z Was chociaż raz się spotkał z historyjką, typu gdzieś na wsi ulicę postawił toaletę, a oni zamiast tam chodzić za potrzebą, to zrobili z niej hram do czczenia jakiegoś swojego lokalnego bożka i chodzą defekować za tą toaletę, gdzieś kawałek dalej. W wielkich metropoliach zaś, yy, takich jakich w Indiach jest wielomilionowych wiele, no to już przybrało rozmiary absolutnej klęski yy, sanitarnej i totalnej tragedii, bo tam ludzie... Wypróżniają się na ulicy, wypróżniają się do cieków wodnych, albo wypróżniają się tam, gdzie ich przycisnęło. Do tego wszędzie są hałdy śmieci, martwe zwierzęta i nikt tego nie sprząta. Żadne służby sanitarne się tam nie wyrabiają, jeśli w ogóle istnieją. Także jest to bardzo poważny problem. Kiedy Amerykanie pojechali do Afganistanu, to zauważyli jeszcze jeden bardzo poważny problem z tym związany. Kraj w suchym klimacie z bardzo długą tradycją defekowania na świeżym powietrzu. Powoduje to, że tam, kiedy no, miejscowi zrobią co mają zrobić, towarek wysycha, rozpada się i w postaci pyłu jest niesiony z wiatrem. Amerykanie na początku nie, nie rozkminili zagrożenia, ale kiedy połapali się, że ich żołnierze od picia miejscowej wody, od jedzenia miejscowego jedzenia, momentalnie chorują na bardzo poważne problemy żołądkowe, które bardzo ciężko jest leczyć, bo nawet nie wiadomo, co to cholera za bakterie są. To wtedy stwierdzono, że od tego momentu jest absolutny zakaz jedzenia i picia czegokolwiek od miejscowych. Tylko woda butelkowana, która jest z zagranicy sprowadzana, i tylko żarcie sprowadzane samolotami z zagranicy i przyrządzanie na terenie kampu w bazie. I wtedy też w oficjalnych dokumentach Armii Stanów Zjednoczonych, pierwszy raz pojawiło się określenie urzędowe permanently fecalized, czyli kraj definitywnie, permanentnie zasrany. I uważam, że Sławoj Składkowski powinien w Polsce mieć pomnik. Wielką, pokrytą złotem wygódkę. Bo patrzmy na taki kraj, jak Indie, kraj, który jest od Polski znacznie większy, znacznie potężniejszy. To jest kraj, który ma yy, broń nuklearną. My jej nie mamy. A mimo to mają problem z tym samym, z czym my mieliśmy prawie 100 lat temu. Tam też mówią, że toaleta musi być czysta, bo przyjdzie komisja. Tam też się z tego śmieją. Pewne cywilizacyjne wzorce. Tej trudnej przemiany mentalności są bardzo podobne do tego, co miało miejsce w Polsce w latach 20. i 30. XX wieku. I dopiero w takich momentach, jak się na to popatrzy, a szczególnie jak ktoś z Was tam był i to widział na własne oczy, to wtedy naprawdę doceniam, że mam w domu normalną, nowoczesną toaletę. Dziękuję za Waszą uwagę, życzę Wam wszystkiego dobrego. No i od tego gadania, że tak powiem, już krecik, stuka w taborecik, także będę się zwijał. Cześć.